Jesteśmy przed British Museum w Londynie. To największe i najzasobniejsze muzeum świata, które jest codziennie odwiedzane przez tysięcy ludzi. Prokurator Andrzej Witkowski, mój kolega, z którym kiedyś tutaj byłem, powiedział, że to największy magazyn dowodów rzeczowych. I w tych słowach jest zawarta prawda. Bo rzeczywiście British Museum powstało w ciągu dziesiątek lat w wyniku grabieży wielu kultur i wielu narodów.